Więc mamy jesień 18 roku. A jesień 18 roku to jest taki moment, kiedy generalnie Niemcy, którzy wydawałoby się byli potęgą w Europie, osiągnęli maksimum swoich możliwości wtedy, kiedy front wschodni daleko wszedł w głąb Rosji. Niemcy zajęli całą Ukrainę. No nieco gorzej im się wiodło na froncie zachodnim, czyli we Francji i w Belgii, bo tam w momencie, kiedy w 17 roku dołączyli się do walczących z Niemcami Anglików i Francuzów Amerykanie, no to rzeczywiście już im szło niezbyt dobrze, bo wojska angielsko-amerykańsko-francuskie przeszły do ofensywy na froncie zachodnim. No ale tu wydawałoby się, że na froncie wschodnim nie ma problemu, no bo już został podpisany pokój z Rosją bolszewicką po rewolucji, więc można było dywizję przerzucić na zachód i tam stawiać dalej twardy opór na zachodzie. Dlaczego do tego nie doszło? No niestety po 4 latach zmagań, mimo właściwie sukcesów, żołnierze niemieccy mieli już dosyć. Nie chcieli dalej walczyć. Mało tego, w Berlinie wybuchła komunistyczna rewolucja. Więc bywały takie sytuacje, że oni po prostu rzucali broń, wracali do domu, po prostu dezerterowali. Masowo całe oddziały się rozpadały, no po prostu już nikt nie chciał walczyć. Jeszcze gorzej było w Austrii, w Austro-Węgrzech. Państwo austro-węgierskie, mimo że w nazwie ma, można powiedzieć, ukryte dwie nazwy dwóch państw, Austrii i Węgier, było państwem wielonarodowym. Więc obok Austriaków, Węgrów mieszkali Chorwaci, Serbowie, Polacy, Ukraińcy, Czesi, Słowacy i można by tak wymieniać całą furę narodów. Więc w momencie, kiedy dam wam przykład, jeżeli chodzi o Czechów, jak na przykład Czesi zachowali się walczący w armii austriackiej. Wyobraźcie sobie, że oddziały czeskie w momencie, kiedy znajdują się na froncie wschodnim, rzucały broń i przechodziły na stronę rosyjską. Tak? Więc każda narodowość, niejako w momencie wybuchu wojny, te wszystkie narodowości będące w ramach monarchii austro-węgierskiej zaczęły żyć nadzieją, że no kurczę, no to wykorzystajmy ten moment, tak? Spróbujmy wybić się na niepodległość. Podobnie myśleli przecież Polacy i te wszystkie narody złączone pod berłem Habsburgów. No i kiedy zbliżał się listopad 18 roku, Austriacy już wiedząc właściwie, że nie mają szans na utrzymanie swojego państwa, postanowili Polakom sprawić przykrą niespodziankę. Mianowicie, władze austriackie postanowiły Lwów opuścić, ale opuszczając Lwów, postanowili przekazać władzę nad miastem nie Polakom, mimo że oni stanowili tutaj większość, etniczną większość w mieście i właściwie miasto, co widać zresztą po dzień dzisiejszy, miało charakter polski, postanowili przekazać władzę nad miastem Ukraińcom. Specjalnie sprowadzili do miasta oddziały strzelców siczowych z całej Galicji, tak, żeby jak najszybciej przekazać właśnie władzę nad miastem Ukraińcom. No i kiedy 1 listopada 18 roku, a jest to dzień, jak wiecie, Wszystkich Świętych, mieszkańcy Lwowa szli na cmentarze, patrzą, a tu na wszystkich głównych urzędach, na ratuszu powiewają błękitno-żółte flagi ukraińskie, więc było to całkowite zaskoczenie. Kto się stał nagle, że Ukraińcy przyjęli władzę nad Lwowem? No i to był jakby pierwszy moment, zresztą musimy pamiętać o tym, że żadnych oddziałów polskich w Lwowie nie było, tak? W związku z tym jako samoczynnie wśród gimnazjalistów, uczniów, studentów doszło do takiego spontanicznego, można powiedzieć, wybuchu niejako. Oczywiście działała tutaj polska organizacja wojskowa, pomniejsze różne organizacje paramilitarne, które tutaj w Lwowie miały swoje agendy, ale zwartych oddziałów wojskowych nie było. Więc ci wszyscy, którzy rozpoczęli walkę o Lwów, o odzyskanie Lwowa dla Polski, to byli ochotnicy, tak? To nie byli żołnierze zawodowi, tylko z niewieloma wyjątkami. W każdym bądź razie 1 listopada 18 roku rozpoczyna się walka o Lwów. I co ciekawe, ci młodzi ludzie, nie żołnierze, ochotnicy, zaczynają odzyskiwać panowanie nad większością miasta. Na tyle mocno, że właściwie walka zaczyna się z czasem toczyć raczej w tych zewnętrznych dzielnicach, a nie w Śródmieściu. Dlaczego tak było? No, strzelcy siczowi to byli Ukraińcy, którzy nie mieszkali. To nie byli mieszkańcy Lwowa.
to byli głównie chłopi, którzy byli wcieleni do tej armii ukraińskiej i oni się w mieście czuli źle, to było dla nich miasto obce. Natomiast ci obrońcy Lwowa, Polacy, znali każdą dziurę, każde podwórko, każde przejście, tak? Oni się czuli tu u siebie, tak? To było ich miasto, walczyli o swoje. W związku z tym nawet z tego powodu mieli przewagę nad wojskami ukraińskimi. Z końcem listopada, wtedy w randze pułkownika, Michał Tokarzewski, pseudonim Karaszewicz, późniejszy pierwszy dowódca polskiej konspiracji podczas II wojny światowej, Służby Zwycięstwa Polski, w randze wtedy generała już podczas II wojny światowej, organizuje z Przemyśla odsiecz dla Lwowa. Specjalny pociąg pancerny zaimprowizowano z wojskiem i trasą kolejową Przemyśl Lwów, przedarli się do miasta i wspomogli obrońców. No i dzięki temu Lwów został odzyskany, no i, no, i pozostał przy Polsce. Potem oczywiście rozpoczęła się wojna w ogóle o Galicję Wschodnią z Ukraińcami. No i paradoks tej wojny polegał na tym, że pierwsze walki odradzająca się niepodległa Polska toczyła nie z Niemcami, nie z Rosjanami, tylko z Ukraińcami. Można powiedzieć, z naszymi braćmi, którzy właściwie mieszkali na tej samej ziemi. Tak? Można powiedzieć, że była w jakiejś mierze ta wojna o Galicję Wschodnią, o Lwów i okolice, miała charakter jednak wojny domowej. To też warto o tym pamiętać.